Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj sprzed dworca kolejowego na Hellu. Hel to oczywiście Półwysep Helski. To oczywiście przepiękne nasze nadmorskie miejscowości. Oczywiście Pomorza Gdańskiego. A tutaj widzicie czekające na Was, no bo na kogo innego, właśnie Meleksy, żeby Was obwieźć po tej przepięknej miejscowości. Spójrzcie, jaka przepiękna jest kolorystyka nieba tutaj właśnie na naszym przepięknym Helu. A my sobie idziemy w kierunku centrum miasta dzisiaj. Dzisiaj zobaczymy kilka ciekawych miejsc. Oczywiście tak się lekko uśmiechnąłem, jak powiedziałem, centrum miasta, no bo to jest taka mieścina, no ale mieścina, która ma prawa miejskie, której najpierw nadano prawa miejskie, nadał książę pomorski. O tym będzie jeszcze dzisiaj mowa, a później odebrał. Kto je odebrał? No niestety zaborcy, a później znowu jak Hel wrócił do Polski, znowu zostały prawa miejskie nadane właśnie Helowi. A my jeszcze jedno takie spojrzenie retrospektywne w kierunku dworca kolejowego. Spójrzcie. O, tutaj możecie dojechać sobie koleją. Ja uwielbiam tutaj właśnie przybywać koleją. A wchodzimy w taki przepiękny parczek kaszubski z kaszubskimi rzeźbami. One nie są oczywiście w moim stylu. Ja mam trochę inny styl, ale każdą sztukę trzeba cenić i dlatego Wam pokażę. Wam być może będą się bardzo podobać, no bo nie są, że tak powiem, ale to jest taka bardziej rzeźba ludowa. O, spójrzcie. Tutaj widzicie sylwetkę rybaka z rybą. To oczywiście, spójrzcie, takie dosyć ładne ławeczki. No, to jest właśnie tak ciekawie przystrojone, aczkolwiek jeżeli chodzi o... to nie jest Picasso. O, może tak Wam powiem. Dobra, chodźmy. Galeria Rzeźby Kaszubskiej, wchodzimy do galerii. Naprzeciw galerii macie sklep sieciowy, jakbyście chcieli się zaopatrzyć w cokolwiek, do jedzenia, do picia albo w innych kierunkach. A tutaj spójrzcie, takie ślimaki na ławeczce. Na pewno to będzie atrakcja dla dzieciaczków. Także jeżeli macie małe pociechy, wnuki, czy też własne dzieci jeszcze w takim wieku małe, to na pewno przyjedźcie tutaj. Na pewno przejdźcie się tym parkiem. To będzie niesamowita atrakcja właśnie dla nich. Tu widzicie taką kapelę kaszubską. Ta kapela jest trochę niema, także gra, uwierzcie mi, że gra, ale nie słychać jej. Nie słychać. Dzisiaj jej nie słychać. Może jak Wy przyjedziecie, będzie ją słychać. Tutaj nie wiem zawsze, czy to jest akordeon, czy po prostu harmonia. A tutaj mam taki problem, czy to są skrzypce, czy to jest altówka. Ale dobra, nie będę rozstrzygał tych problemów. Muzykiem w końcu nie jestem, ale idę, słuchajcie, dalej. Patrzcie, tu jest taka duża deska. Prosimy nie siadać na rzeźbie. I to bardzo taka moja prośba, żeby, jeżeli są takie napisy, żeby je po prostu uszanować, no bo chodzi o to, żeby to przetrwało, a nie się zniszczyło. I jak sądzicie, co to może być? Tutaj dziadek ciągnie coś tam, babcia ciągnie dziadka, później... No już chyba wiecie, o co chodzi, o co chodzi. To jest oczywiście rzepka. Na pewno znacie ten tekst i nie muszę go Wam przybliżać. A jeżeli nie znacie, napiszcie, to być może w formie piosenki przygotuję dla Was coś takiego, ale jeżeli znacie, to nie piszcie, przygotuję inne piosenki dla Was. Słuchajcie, wychodzimy z tego przepięknego terenu, aczkolwiek tak jak powiedziałem, to nie jest mój styl rzeźby, aczkolwiek lubię się też tędy przejść. To jest taka jakby rzeźba ludowa. Galeria Rzeźby Kaszubskiej. Spójrzcie.
No i popatrzcie, rowery, ścieżki rowerowe. A mi tak przyszło do głowy, co w Gdyni można ciekawego kupić? Złośliwi mówią, że bilet do Gdańska. A co na Helu można kupić ciekawego? Patrzcie, wędzone i świeże rybki od helskich rybaków. A tutaj podejdziemy sobie, a może trochę później podejdziemy do tego miejsca. Oczywiście macie mapy, gdzie możecie popatrzeć, co tu jest do zobaczenia, co tu jest do zwiedzenia. No i oczywiście możecie wypożyczyć również rower. Tu jeszcze wam pokażę tory. Tu jest taka bocznica kolejowa. O, i spójrzcie, tędy właśnie pociągi mogą wjeżdżać na tą oto tutaj bocznicę i po prostu później robią cofkę. A tutaj kierunek na port marynarki wojennej, a my sobie w tą przepiękną uliczkę skręcimy i zaraz będziemy dochodzić do ciekawych miejsc, o których wam trochę opowiem i trochę o historii tego miejsca, o nowym Helu, o starym Helu. Trochę o tych rzeczach będzie dzisiaj. Trochę o latarni morskiej, trochę o jeszcze innych ciekawych rzeczach, miejscach. Po prostu będziemy dzisiaj helować. Jak to mówią młodzi ludzie, hello i będzie hel. A my sobie tutaj wchodzimy na tą jedną z ulubionych moich ścieżek. Właśnie ostatnio lubię sobie wchodzić w kierunku morza. Od tej części morza jeszcze jest takie, to może bardziej można określić zatoką, ale już tutaj na Helu ciężko jest określić jednoznacznie, czy to jest zatoka, czy morze. A ja lubię właśnie od tej strony ostatnio do tego miejsca, gdzie jest woda, dochodzić. Patrzcie tutaj na dom. Domu widzicie wzorek kaszubski, czyli jakby identyfikacja z Kaszubami tych terenów jest. Tutaj macie, widzicie, tablice informacyjne, różne. O, a tutaj lokale, w których możecie czegoś napić, zjeść coś. Tu widzę nie tylko po polsku, ale po niemiecku są jadłospisy, także i być może po angielsku też. A tu macie takie informacje na temat roślinności, która właśnie tutaj się znajduje. Warto, jeżeli ktoś się tym interesuje, sobie poczytać. A to jest mój ulubiony domek na Helu. Spójrzcie, jak ładnie się prezentuje. O, tutaj bodajże możecie sobie pokoje wynająć. Także naprawdę warto, patrzcie, takie piękne miejsce i taki przecudowny tutaj właśnie domek. To jest po prostu Hel. Pokoje u Basi, telefon też jest tutaj podany. O, spójrzcie, jakbyście chcieli, to macie również telefon. Czasem mi pytacie o toalety, to tu obok macie toalety. A tutaj już widzicie tafle morza. No trochę pojemniki na odpady nam to trochę zasłoniły. Tutaj ten piękny widok, ale jakoś udało się to ominąć. Mam nadzieję, że wiatr bardzo wam nie przeszkadza. Dzisiaj mam taką specjalną osłonę, ale wiatr jest bardzo silny, także możecie przez moment go słyszeć, szczególnie tutaj nad morzem, bo wiatr jest zachodni. No a to jest ten oto. Nie ten, który pokazuje, tutaj pokazuje piękny widok, a to jest właśnie wiatr zachodni, czyli ten oto tutaj kierunek. Ale kawałek musimy w tym kierunku przejść. O. I snad
morza samego, trafiliśmy właśnie w takie piękne miejsce. Spójrzcie, jaki kolejny domek z wzorami kaszubskimi. A my zmierzamy w kierunku domu Morświna. Jest to część stacji morskiej imienia profesora Krzysztofa Skóry. No i należy do Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Obiekt ten został otwarty w 2013 roku i stanowi część tak zwanej błękitnej wioski. To jest takiej wioski o charakterze edukacyjnym. A tutaj widzicie stare fotografie właśnie z Helu. Helski Las, wczoraj i dziś. Patrzcie, jaki przepiękny tu był widok. Tu widzicie las jako miejsce wypasu krów i owiec mieszkańców. A tutaj dalej kolejne tablice. Tablice z przepiękną historią, dokumentujące przepiękną historię właśnie tego miejsca. Wykorzystanie drzew i krzewów. Tutaj macie dzikie zwierzęta na Helu. Ale tu jeszcze zapewne coś z tyłu będzie. Drewno jako materiał do ochrony wydm i brzegów. Patrzcie, jak wyglądał Hel niegdyś. Spójrzcie. A tutaj przepiękne zdjęcie oblodzonego Helu. A my przejdziemy sobie do tych oto dzikich zwierząt. Na tą tablicę, Helska Kolej Leśna. No, trzeba pamiętać, że w pewnym czasie na Hel można było się tylko i wyłącznie dostać drogą morską. Tutaj wykorzystanie surowców leśnych do wykonywania narzędzi rybackich. A tutaj macie kolejne tablice informacyjne z tego samego tematu. Tutaj drewno jako materiał do budowy skrzynek oraz sadzów. No i oczywiście z tej strony też coś będzie, tak, z tej samej tematyki. Przyjedźcie, zobaczcie. Przechodzimy przed jednym z zabudowań właśnie domu. Macie sieci rybackie rozłożone, tak jakoby się one suszyły. A tutaj kolejne tablice informacyjne. Tutaj ta stacja, to miejsce się cały czas rozwija, także możecie je za jakiś czas zobaczyć w zupełnie innym charakterze i z większą ilością. Jeszcze chwilę temu, jak byłem tutaj, tych tablic było mniej i tego eksponatu tu nie było. Za chwilę do niego dojdziemy. A tutaj widzicie szkielet Finwala. Osiąga on długość 22 metrów, jeżeli chodzi o samca. Samica o 2 metry jest większa. Tam za chwilę porównamy sobie czaszkę właśnie takiego Finwala z czym? Oczywiście z przygodową z Morświnem. To co widzicie tutaj za płotem, jest napis teren niebezpieczny. Tu za płotem jest port marynarki wojennej. A my sobie podejdziemy do tych oto statków. Takich starych, zużytych. Łódek. Spójrzcie, fajnie wyglądają. Trochę malowniczo, jeszcze z tymi chmurami. Przepięknie. A tak wygląda od tej strony nasz przesądny Bałtyk. A my wracamy właśnie tutaj
tego miejsca, następne rzeczy będziemy oglądać i następne rzeczy kolejne wam pokażę. A jeżeli będziecie chcieli tutaj trafić, to miejsce to jest usytuowane niedaleko małej plaży, niedaleko ulicy Rybackiej i portu Marynarki Wojennej. A my tutaj popodziwiamy sobie właśnie te tablice informacyjne. Patrzcie, Finnvale, tak to wygląda. Tak one wyglądają. Patrzcie, jakie to jest potężne. Spójrzcie. Przeogromne. Pierwszy jakby taki stwierdzony przypadek właśnie, że coś takiego się tutaj pojawiło, to jest 1380 któryś rok, czyli tak de facto w XIV wieku. To nie znaczy, że oczywiście wcześniej czegoś takiego tutaj nie było. Zapewne było, tylko nie było stwierdzone to po prostu. Nikt się nad tym nie skupił, żeby to stwierdzić. Nie było to wtedy sensem życia ówczesnych ludzi. A tutaj macie porównanie czaszek Morświna i Finnvala. To małe to jest Morświn, to duży Finnval. No i dom Morświna pełni funkcję takiego mikromuzeum. Jakby jego takim głównym założeniem jest upowszechnianie wiedzy o tym właśnie ginącym gatunku. Tu patrzcie, możecie sobie przepiękne zrobić zdjęcie pozdrowienia z Helą. A tutaj macie kolejną taką ekspozycję bardziej dla dzieci. W budynku tym znajdują się stateczne i medialne ekspozycje o właśnie Morświnie, o sekretach właśnie tego gatunku. A tu patrzcie, przepiękne. Szczególnie chyba dla dzieci, ale dla nas też. Możemy sobie porównać, jaką rozpiętość skrzydeł mają różne ptaki. Na przykład widzicie kormorana. O, spójrzcie. Tu jest kormoran i widać, jaką ma rozpiętość skrzydeł, łabędź i tak dalej, i tak dalej. Tutaj z kolei macie jakie ryby, czy też, no kaczki też tu są, na jaką głębokość wpływają, czyli nie tylko ryby. Tutaj długości foka szara, patrzcie, 2 metry 20 do 2 metry 90. Foka pospolita, 1,20 m do 1,80 m. Waga od 80 do 120 kg. Z kolei ta największa foka szara waga od 170 do 310 kg. A tutaj takie różne elementy macie, gdzie możecie z dzieciaczkami popatrzeć. Tu czytacie o kaczuszce, to widzicie kaczuszkę. Albo również inne. Czym żywią się mieszkańcy Bałtyku? Tutaj macie, jak rozpoznać gatunki bałtyckich fok. Tutaj macie ryby Bałtyku. Oczywiście możecie o nich przeczytać. Tu. Tutaj możecie sobie ułożyć. O, właśnie. Widok, przekręcając na drugą stronę, zupełnie co innego układacie. Także tak to wygląda. Tutaj macie bezkręgowce. Oczywiście po jednej stronie jest rysunek, po drugiej opis. Tu następna układanka. Także jak przyjdzie się tutaj z dziećmi, naprawdę będziecie mieli co robić i nie trzeba będzie się nudzić. A w budynku tym możecie się również dowiedzieć o delfinach i wielorybach, które ostatnio zagościły i coraz częściej goszczą na wodach Bałtyku. A na ten teren możecie wejść przez cały rok. On nie jest ani płatny, ani ogrodzony, ani po prostu
zakazu wstępu po jakiejś godzinie. Z kolei Dom Morświna możecie od 10 do godziny 16 odwiedzać we wszystkie dni oprócz poniedziałków. Tam jest pewna opłata, bodajże w tym momencie ona wynosi 10 zł, ale to musicie sprawdzić. Tą informację o 10 zł mam z ich strony internetowej. A tutaj leżaczki, kawka. Możecie również książkę sobie poczytać. Tam są na takim stojaku książki. Możecie sobie po prostu popoczytać. A my z tego przepięknego tamtego miejsca przechodzimy w inne piękne miejsce. Spójrzcie. Ale zanim to uczynimy, jeszcze jedną rzecz wam pokażę. Słuchajcie, tutaj macie różne kotwice, wykaz ryb z helskich łowisk, no oczywiście taką stację rybaków z ich sprzętem. A gdzie ona jest? Ona jest właśnie tutaj, w tej części, przy samym wejściu, dlatego chciałem z wami jeszcze tutaj podejść, żebyście zobaczyli. A tutaj widzicie turystów, jakby Meksyk, jakby te rejony, no być może właśnie z tych rejonów. Przechodzimy dalej na taką tutaj kładkę. Przejdziemy sobie właśnie kładką w kierunku już samego Helu. Także jeszcze kilka kroków. Tu macie takie przepiękne miejsce, gdzie możecie sobie usiąść na ławeczce, odpocząć. Jak chcecie zobaczyć, jak wyglądało to miejsce w Sylwestra, to zapraszam na moją relację z Sylwestra. Cofnijcie się kilka miesięcy wcześniej. Tu nawet były kieliszki popozostawione. Także obejrzyjcie tamtą relację. A tu spójrzcie, jak przepięknie jest. Trochę ten wiaterek nam przeszkadza, ale to nie jest chyba takie obciążenie, żeby nie spojrzeć na to oto piękne miejsce. A ja wam pokazuję taką że wiatr wam nie wieje, a ta część jest otwarta, także możecie sobie swobodnie zdjęcie zrobić nie przez brudną szybę. Oczywiście dojście do tego miejsca jest również tędy, a zejście na plażę jest również tędy. Popatrzcie. Piękne, przepiękne miejsce. Przepiękny jest ten nasz Hel. Chcę się rzec. A my swobodnie tak idziemy. Może kawałek sobie plażą przejdziemy. Plaża dzisiaj jest pusta, bo jest taki zimny, dosyć wiatr. Nie jest zimno, ale jest zimny wiatr. Dlatego może sobie kawałek plażą przejdziemy. Ona jest dzisiaj po prostu pusta. A tu widzicie. Co widzicie? Co widzicie? Oczywiście kolejkę do pewnego fajnego miejsca, gdzie możecie zobaczyć foki, czyli po prostu do fokarium. Kolejka tu się zawsze ustawia, także musicie postać, chyba że przyjedziecie w taki dzień już po sezonie, no to wtedy bez kolejki wejdziecie właśnie tutaj. A tu macie różne sklepy z pamiątkami, z piłkami, z maskotkami, z czymś do jedzenia, z czymś do picia. Także możecie się napić, najeść i nie być głodnym, a przy okazji coś kupić, żeby obciążyć wasze bagaże i żebyście takich luźnych bagaży, jak przywoziliście, nie przywozili właśnie do domu. Spójrzcie, tutaj na przykład widzicie piękne magnesy. O, tu są fajne, patrzcie, jakie fajne magnesy z Helem. Tutaj macie magnesy na lodówki, trochę inne. A tutaj dla dzieciaków karabiny.
prawda? A tutaj takie oto elementy. No i oczywiście coś dla kobiet. A myślę, każdy prawdziwy mężczyzna coś kupi swojej kobiecie. A my sobie tak to spacerujemy i spacerujemy. Tu widzicie ratownika. Czerwona flaga wywieszona, czyli ratownik nic nie ma do roboty, prócz przeganiania tych turystów, którzy po prostu ignorują czerwoną flagę. A my idziemy w kierunku Muzeum Rybołówstwa. Tak być może nie każdy z nas sobie zdaje sprawę, że oprócz helu wcześniej był tak zwany Stary Hel, a to miejsce, do którego zmierzamy, przez pewien czas było nazywane Nowym Helem, czyli Nowy i Stary Hel. Był Nowy Hel, powstał w wyniku zatopienia Starego Helu. Zatopienie nastąpiło w wyniku przesunięcia linii brzegowej. No i ten Stary Hel był dokładnie tam, gdzie port marynarki wojennej, ale tam trochę bliżej, czyli pod wodą. Jak nastąpiło to przesunięcie, to oczywiście przesunięcie linii brzegowej, o tym mówię, no to oczywiście przeniesiono ten hel. To jest podobnie jak w przypadku Łeby i podobnie w wielu innych miastach tak się działo, że coś powstawało, na przykład w Elblągu powstało miasto po jednej stronie rzeki Elbląg, ono zostało zniszczone i później zaczęło powstawać po drugiej stronie rzeki Elbląg. I tutaj to samo, tylko tam była ingerencja ludzka w zniszczenie, tutaj z kolei nie było tej ingerencji ludzkiej, a bardziej żywioł, czyli woda. A my sobie idziemy wzdłuż takich budek tutaj sprzedażowych, ich jest dosyć sporo, tu właśnie na helu. O, patrzcie, możecie sobie nawet taki fartuszek kupić Supermama. Jak ktoś jest oczywiście Supermamą, bo to nie można tak, słuchajcie, sobie fartuszka kupić Supermama, nie będąc Supermamą. To trzeba być pierw Supermamą i wtedy można właśnie takowy fartuszek sobie nabyć. A my tutaj jakby idziemy, oj, trochę się zahaczyłem, stąd było takie poruszenie. Idziemy obok fontanny, która tutaj jest, bardzo fajnie schładza klimat. Myślałem, że tędy wyjdę, ale tu nie wyjdę. Patrzcie, są stanowiska, jedno stanowisko do gry w szachy. No coś przecudownego. To by oczywiście moje dziecko od razu tam chciało zagrać z kimś w szachy. A my sobie przejdziemy jeszcze wokół tutaj tych knajpek. Tak, żebyście zobaczyli, jak to wszystko tutaj się prezentuje. Za chwilę pokażę wam tę drugą stronę. Tutaj niestety jeżdżą meleksy po tej części, także nie wiadomo, czy to do końca jest deptak, czy to po prostu meleks. Meleks pas, o, może tak to nazwę. A tu widzicie wieżę Muzeum Rybołówstwa, tutaj ochotniczą straż pożarną, a tutaj knajpkę. Jak widzicie, dorsz plus ziemniaki, 200 gram dorsza, a surówki 39, flądra plus frytki 37, co tu jeszcze, schabowe plus frytki 38, także takie tutaj są ceny, taki jest tutaj cennik w takiej oto knajpce. To widzicie, te reklamy się przewalają, także wiatr jest bardzo silny, bardzo, bardzo dzisiaj silny. A tu widzicie dorsza z frytkami, z bukietem 40, łosoś z frytkami i bukietem 45. Wydaje mi się, że te ceny są ciut niższe niż w zeszłym roku. To oczywiście te cenniki możecie sobie poprzeglądać idąc. Tu widzicie śniadanie wiejskie, 30 zł, jajecznica, 3 jajka, pomidor, ogórek, dżem, żółty ser, wędliny, pieczywo, masło. Tak
wygląda właśnie w tym miejscu, właśnie na Helu, a tutaj różne inne przysmaki. A my przejdziemy sobie na tą stronę, się skierujemy na stronę budek. O, i popatrzymy, patrzcie, jakie piękne magnesy w kształcie serca. Jeżeli ktoś jest niedowartościowany w miłości, to sobie kupuje takie magnesy w kształcie serca, albo chce kogoś innego bardziej dowartościować, albo chce po prostu dać dowód swojej miłości, to wtedy musi coś takiego kupić, nabyć. Spójrzcie, jakie fajne tutaj maskoty. Tutaj kolejne ciekawe maskotki. A tutaj macie takie strzelby, pistolety i tak dalej. Coś dla dzieci, tak żeby jak śpicie rano, żeby czymś móc w oko dostać od swojego ukochanego dziecka. No a tutaj mapka, co możecie zobaczyć. No i oczywiście kierunkowskaz do Focarium. Jak widzicie, wiatr zasuwa i to ostro, po, że tak powiem, po nas. I trochę jak niweluje mój wysiłek, który wkładam w niej, nie mam tych treści, które wypowiadam. Na chwilę wejdę na plażę. Jak będzie tutaj na filmie za bardzo huczało, po prostu będę muzykę. Sobie jedziemy właśnie tą plażą teraz. Patrzcie, bezpośrednio kierunek Hel. Tutaj druga strona. Tam widzicie falokrąg portu marynarki wojennej. Właśnie port w Helu. W Helu na Helu. Czy też helski port. Jak kto woli, jak kto lubi. Tak, no to wyjdzie. Słuchajcie, i widzicie te umocowania helowe. Nawet po co wystają? Jeszcze niedawno tak mocniej wystawały. Widocznie nasypano tutaj piasku, dosypano tak, żeby było. Słuchajcie, jeżeli wam się podoba to moja dzisiejsza relacja, koniecznie subskrybujcie mój kanał, polubcie tą relację, no i wesprzyjcie mój kanał. Będzie mi naprawdę bardzo, ale to bardzo miło. No i lecę dalej. Patrzcie, jakie ciemne chmury zbierają się dzisiaj właśnie na tym naszym Helu. Spójrzcie. Jeszcze kawałek przejdziemy sobie po plaży, zanim zakręcimy w drugą stronę. Tu już będziemy schodzić właśnie z tej plaży. To może pokażę drugą część. Spójrzcie, tu jest druga oto część. Schodząc ze schodków w zimę miałem okazję spotkać tutaj maszerujące dziki, ale dzisiaj na szczęście ich nie ma. W jednej z moich relacji możecie je zobaczyć. A tutaj pani z dzieckiem. Na zimę jej dali szalik, na zimę jej dali czapkę. Smutne, że figurkom dają szalik, czapkę, a ludziom pozwalają na mrozie zamarznąć. No ale w takich czasach niestety żyjemy. No i patrzcie, taka przepiękna instalacja, bodajże 2023 rok. Przedtem to tutaj nie stało, ale fajnie wygląda, fajnie się komponuje właśnie w ten nasz oto Hel. A my powoli dochodzimy do portu rybackiego. Jeszcze tutaj widzicie scenę, na scenie zapewne coś się dzieje. My przejdziemy sobie tyłem sceny i wyjdziemy na scenę drugą stroną. Spójrzcie, tutaj jest jeszcze ta ochotnicza straż pożarna, którą wam pokazywałem będąc po drugiej stronie. Tutaj z kolei Muzeum Rybołówstwa. No tak ten nasz Hel przepięknie, przecudownie i przewspaniale wygląda i się prezentuje. I gdyby nie ten wiatr, to by było naprawdę przepięknie. Oczywiście tutaj takie muzyka, tłuczenie po garach. O,
Tu jest dopiero coś przygotowywane. Ludzie już czekają, wyczekują. Tu oczywiście macie wejście do Muzeum Rybołówstwa. Czy ono jest? Tak, jest na pewno odpłatne. Tu gdzie widzicie te łodzie? O, spójrzcie, te łodzie. Tu jedna jest łódź, ale tam dalej, uwierzcie mi się, że to są łodzie za tymi napisami pamiątki i WC. To macie w zasadzie teren byłego cmentarza ewangelickiego. A tu oczywiście sylwetka Neptuna. Neptun spogląda w kierunku portu i tak się przygląda. Słuchajcie, naprawdę w czasie jak ustawiono właśnie tego Neptuna, tutaj miał takie miejsce przykry, chyba przykry dla Neptuna przypadek, że oderwano Neptunowi to, co jemu tam wystaje. No, przez grupę takich osób, które uważały, że nie powinno mu to wystawać na widok publiczny, i mu to po prostu oderwali, ale, że tak powiem, odzyskał to z czasem. A tutaj jeszcze takie spojrzenie w oddali na dom rybaka. Tu widzicie również zegar słoneczny. Spójrzcie. Słuchajcie, ja w tych pięknych okolicznościach powoli będę kończył tą relację. Trochę ją dostosowałem do waszych oczekiwań. No bo średni czas oglądania tyle wynosi, więc ja również postanowiłem się dostosować z moimi relacjami do tego, jak oglądacie te moje relacje i nie wydłużać ich nadmiernie. Także słuchajcie, powoli będę kończył tą relację. Następna relacja będzie tutaj być może z portu, być może następnym razem zrobię port i coś jeszcze. Słuchajcie, bardzo miło było z wami tutaj ten kawałek sobie przejść, przespacerować, pokazać wam te piękne miejsca naszego przepięknego, przecudownego Helu. I słuchajcie, bardzo mi miło, jeżeli wam się podobało, oczywiście polubcie mój kanał, oczywiście subskrybujcie go, oczywiście wesprzyjcie mój kanał, będzie mi naprawdę bardzo, ale to bardzo miło. A ja serdecznie was pozdrawiam i do zobaczenia, do usłyszenia na mojej kolejnej relacji. Do zobaczyska.